nami jest Artur Gronek, trener drużyny gości, jeden z zawodników, Paweł Znamorowskaz. Na początek pytanie do trenera Gronka. Kiedy prowadziliście w tej pierwszej kwarcie dość wysoko, wierzę pan, że to jeszcze jest w stanie was dojść w ogóle, tam było 20 punktów różnicy. Wiem, że to pierwsza kwarta, ale no, takie rzeczy nie zdarzają się co dzień. Tak, nie zdarzają się co dzień. Odpowiedź na to pytanie jest następująca. Mecz trwa 40 minut, trzeba grać 40 minut. Toruń ma zawodników typu Trotter, Kulik, Cel. To są gracze bardzo doświadczeni, którzy nie jeden mecz taki rozegrali w swojej karierze. Potrafią grać pod presją. Nam troszeczkę zabrakło takiej twardej mentalności i egzekucji niektórych rzeczy. Jak pan ocenił to czwartą kwartę, kiedy wyszliście nawet na prowadzenie w końcówce, ale nie udało się tego utrzymać? Czego tam zabrakło w końcówce? Czego zabrakło? Myślę tego, żebyśmy zaatakowali bardziej do obręczy i w obronie byli bliżej graczy, nie przegrywali przede wszystkim 1 na 1 od pozycji 1 do 5. Nie, lepiej po angielsku. Paweł Znamorowskaz, how you describe this tough game in Arena Toruń? Well, there's not much to say after that kind of game, you know. I think everyone saw that we could really win this game and we had a chance, but like we just really lost second quarter. We gave them breathe, you know, they catch the rhythm and then it was a tight game to the end of the game and both teams could win, but you know, they made some tough shots and we didn't stay focused to the end. We didn't box out good. Maybe we stopped being that aggressive like we were in the first quarter. And it happened what happened, you know. We just have to keep our heads up, go back home, work, you know, because we work in the right direction, I think. And we need a little bit and we will catch the rhythm and I think we're going to be better, but we just have to improve, and that's all. And just thank you for the fans that came to support us, and it's going to be better. Okay, thank you very much. Ja jeszcze chciałem tylko podziękować kibicom, którzy przyjechali z Bydgoszczy. Super nas dopingowali. Myślę, że nie do końca zasłużyli na to, żeby wracać teraz niezadowoleni. Dziękuję bardzo. Thank you. Druga część pomeczowej konferencji prasowej. Z nami jest trener Jarosław Zawadka, jeden z zawodników, Aaron Cel. Na początek pytanie do trenera Zawadki. Tomasz Więcławski, Polska Agencja Prasowa. Czy myślał pan, czy po pierwszym zwycięstwie pójdzie już z górki? O, może w ten sposób to pytanie sformułowane. Bo widać było, że po pana reakcjach stres był ogromny, a tym większa radość z odniesionej wygranej. Nie jest to do końca pytanie, tylko takiego rodzaju stwierdzenie, ale czy pan to potwierdza? No takie stwierdzenie, które z tym się bardzo zgadza. Nie wiem, czy słyszeliście taki plusk kamienia wielkiego do Wisły wpadający. To z mojego serca spadło. Naprawdę nie był to łatwy okres dla nas wszystkich. Myślę, że dla mnie chyba najbardziej, bo debiutuję tu jako trener pierwszego zespołu w Ekstraklasie i to tylko moja żona wie i moja rodzina, ile to mnie kosztuje. Zdrowia. No, trzeba się tylko cieszyć z tego, co się stało. I jeśli no, do tego pytania podchodząc, no to myślę, że nie tylko ja, ale i cały zespół odczuł ulgę, że mamy zwycięstwo i że teraz powinno być już łatwiej. A cały czas powtarzamy. My jesteśmy dopiero na etapie początkowym. I to było widać też w pierwszej kwarcie, gdzie powinniśmy dużo strat i nie graliśmy tak, jakbyśmy chcieli sobie grać. Potem pokazaliśmy bardzo fajną koszykówkę. Może nie w następnych 30 minutach, ale to wiadomo, że nie, taka intensywność nie zdarza się, żeby przez cały mecz można było tak grać. Ja pytałem tutaj trenera Gronka, czy on wierzył, że wygrywając 20 punktami w pierwszej kwarcie, co nie zdarza się codziennie, wierzył w to, że Toruń jest w stanie dojść jego zespół. On mówił tak, 40 minut, wiadomo, ale fakt, nie zdarza się to często. A co pan czuł, jak mieliśmy w plecy 20 punktów w pierwszej kwarcie? Znaczy, to zresztą sobie powiedzieliśmy też i w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą kwartą, że taki dzień, jak miała Astoria, że w pierwszej kwarcie zdobywała
praktycznie 100% miała za 3, 7 na 7, to się nie zdarza zawsze i nie gra się przez cały mecz, a my musimy swoją walką w defensywie i graniem rozsądnym, dzieleniem się piłką i szukaniem naszych przewag, że jesteśmy w stanie ich dogonić i szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że jest 20. Dzisiejsza wygrana? No zdecydowanie wsparcie. Jarosław to już to się od paru można sezonu gdzieś się ciągnie od meczów naszych pamiętnych z Anvilem, gdzie Anvil był też Jarosław, też Jay-Z, tak. Zyskowski. Kibice zawsze tak do mnie skandowali, natomiast ja to usłyszałem pod koniec meczu, tak szczerze mówiąc, bo jednak jestem skoncentrowany na tym, co się dzieje na boisku, nie na tym, co na trybunach, ale po meczu to było bardzo miłe. Trenerze, w końcu było widać, że mamy drużynę, że zaczęło popularnie mówiąc drwić. Potwierdza pan to, że rzeczywiście coś tam zaskoczyło? No na pewno, bo mieliśmy 30, bodajże ile? 34 asysty, czy no gdzieś koło, tak, no to o czym świadczy, że zaczęło to funkcjonować, natomiast naprawdę jeszcze daleko do tego, co możemy grać, bo mamy bardzo doświadczonych graczy pod koszem i mamy Owiego, który jest bardzo doświadczony, a do tego dochodzą gracze, którzy dają dynamikę i cała nasza trójka nowych graczy wniosła bardzo dużo w ten zespół i myślę, że jak się poznają, bo to jest ważne, żeby się poznali nie tylko na parkiecie, ale też poza parkietem, to przyniesie jeszcze większe korzyści. Dziękuję bardzo. Pytanie do Arona Cela. Nie ma pytania dziennikarzy, więc sobie pozwolę tutaj zadać. Aron, no nie jesteś z Torunia, nie pochodzisz z Torunia, ale ja czułem, że te toruńsko-bydgoskie różnego rodzaju emocje gdzieś tam podskórnie wyczułeś, bo przed meczem powiedziałeś, możemy przegrać różne mecze, ale tego nie. Rzeczywiście czujesz, że on jest ważny dla ludzi na trybunach? Tak, oczywiście. Zwracali mi ludzie uwagę co do tego meczu przez cały tydzień. Więc czułem, że jest ważny. Kiedyś jeden kibic też mi powiedział po przegranym z Włocławkiem, zdarza się też, powiedział mi, że przegrany z Włocławkiem nas trochę boli, ale najbardziej by nas bolało przegrane z Bydgoszczą, więc skoro tak ludzie mówią, no to tak, no to trzeba wygrać z Bydgoszczą, więc dzisiaj na szczęście nam się udało, więc się bardzo cieszę. Więc rzuciłeś sobie trójkę z 7 metra, a co tam? No, starałem się jak zawsze pomóc drużynie w jakikolwiek sposób, tak jak trener powiedział, tak jak twoje pytanie też mówiłeś, że dużo presji jest ostatnio, no faktycznie bilans 0-5, wyglądało to bardzo źle, stać nas bez wątpienia na lepiej. Niestety jest też ten fakt, że mamy trzech nowych zawodników, już jak się ma jednego nowego zawodnika, to jest ciężko w trakcie sezonu go jakoś w drużynę od razu wkomponować, więc trzech to jest bardzo, bardzo ciężko, po to jest właśnie ten etap przygotowawczy, żebyśmy mieli te półtora miesiąca lub dwa, żeby wszystko się zgrało, więc jest ciężko, no ale to zwycięstwo daje wszystkim lepszy humor, to też wtedy jest łatwiej pracować, więc cieszę się bardzo dla drużyny i dla Torunia. Nie grałeś, nie trenowałeś ostatnie dni, była jakaś tam kontuzja, coś się przeplątało, ale widzę, że wróciłeś w głodny gry. Potwierdzasz to, że rzeczywiście jest taka wola gryzienia parkietu? Tak, zawsze będzie. Póki jest ten głód gry, no to będę grać. Jak już nie będzie tego głodu gry, to skończę karierę, ale na razie jeszcze jest i to dużo, więc tak. Nie spodziewałem się, że zagram aż tak dobrze, przyznam, po takich dwóch tygodniach bez grania. W ogóle nie trenowałem przez dwa tygodnie, więc sam się zastanawiałem, jak to pójdzie, no ale faktycznie jakoś się tego nie traci, tak jak się mówi, więc dobrze poszło, koledzy też bardzo dużo pomogli i poszło do przodu. Więc powtarzam, bardzo się cieszę dla nas, starszych zawodników, ale też bardzo dla młodych, nowych, młodych, nie nowych, bo dla nich też jest potrzebny taki zastrzyk pozytywnej energii, no bo jest, też się powtarzam, ale łatwiej wtedy pracować, łatwiej wtedy wierzyć w drużynę, w siebie, więc mam nadzieję, że to będzie taki, można powiedzieć, klik. Z tym kończeniem kariery też jeszcze Stanów oczywiście. No, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę was pomęczę. Fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy się. Dzięki.